Kilka dni temu w materiale o ekipie oskarżyłem Versow, czyli jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, o kradzież. Wydawało się, że Weronika i ekipa tradycyjnie nie odniosą się do sprawy. Karol zawsze odpowiadał, że nie odpowiada się na takie komentarze. Jednak internet tym razem zaczął domagać się wyjaśnień, a żartobliwy komentarz Karola tylko ekipie zaszkodził. Widzowie poczuli się olani, o sprawie zaczęły dyskutować inne kanały. O nie, to za mocne jest! I pojawiło się sporo artykułów opisujących krzywe akcje ekipy, co w efekcie przyniosło Frizowi i... Jakie zdjęcie w ogóle wybrał? Nie, on jej musi nie lubić, naprawdę. On jej musi nie lubić. ...negatywny wizerunek. Po kilku dniach ekipa, w tym Versow, odnieśli się do zarzutów. Jednak tłumaczenia Weroniki jeszcze bardziej ją pogrążyły. W tym odcinku udowodnię, że Weronika, po tym jak została złapana na kradzieży, postanowiła ratować się bezczelnymi kłamstwami. Zaczynam się pakować, bo jutro gdzieś jedziemy. Wyglądam jak dam z Etiopii, wiem o tym. W związku z tym, że Weronika nie znalazła nic sensownego na swoją obronę, to postanowiła, że będzie rżnąć głupa. No może i ukradła grafikę, ale skąd miała wiedzieć, że tak nie można? Nikt jej nie powiedział. To nie było logo, które było kupione z licencją i po prostu nie wykupiłam żadnej licencji, nawet wtedy nie wiedziałam, że tak trzeba zrobić. Przez 25 lat nigdy nie słyszała, że nie można kraść cudzej własności. A słyszałaś może siódme nie kradnij? Nie kradnij. Siódme przykazanie. Werka, czy jesteś wierząca? Tak, jak najbardziej, ale tak, ale nie praktykuję. Jak pewnie wiem... A to widać. Ktoś już wie, Weronikę jeszcze bardziej pogrąża fakt, że studiowała prawo. Ja studiuję prawo, jestem na czwartym roku prawa i prawo mnie bardzo interesuje. Jednak ciekawego argumentu obronnego użyły fanki Versow, że przecież może i Weronika studiowała, ale przecież nie jest jeszcze prawnikiem, więc może jeszcze nie wie wszystkiego. I wiecie, co jest najlepsze? Że 25-letnia dorosła kobieta po przeczytaniu tego argumentu w internecie uznała, że argument zajebiście logiczny. I postanowiła go użyć. Wiecie, jak to jest. Studiując prawo, ja nie jestem jeszcze prawnikiem, ja nie mogłam wiedzieć o wszystkim. Nie byłam najlepsza na roku, żeby wiedzieć wszystko i nie wiem. Dziewczyno, nie musisz być prawnikiem, by wiedzieć, że kradzież czy to piwa z żabki, czy loda ekipy, czy cudzej grafiki jest zła, że tak się nie robi. Dzieci w piaskownicy już to kumają. No ale dobrze, uznajmy. Taką ciekawostkę tylko powiem, ja to wiem od rodziców, że jak ja byłem małym dzieckiem i ogólnie inne dzieci w piaskownicy podchodziły na przykład mi wiaderko zabrać albo jakąś foremkę, to zawsze brałem łopatką i je po głowie biłem. Więc ja zawsze kurwa gardziłem złodziejami. No to taka dygresja mała. Wiemy, że Weronika by nas przecież nie okłamała i może faktycznie jeszcze nie znała prawa autorskiego. Weronika ma za sobą 4 lata studiów, 8 semestrów. Prawo autorskie jest na 5, więc Weronika musiała zaliczyć prawo autorskie, żeby przejść dalej. Ale na pewno znajdzie się jeszcze ktoś, kto wierzy Weronice. To teraz uwaga, zapnijcie pasy, bo za chwilę usłyszycie, o czym Versow chciała pisać w pracę magisterską. W przyszłym roku będę pisać pracę magisterską, już jestem na seminarium, więc też rozważam teraz temat mojej pracy magisterskiej i troszeczkę się zastanawiam, czy bardziej iść w tematy social mediów. Problemy na przykład prawne, jeżeli chodzi o social media, jeżeli chodzi o prawa autorskie. W 2019 roku ukradłaś logo. Znałaś prawo autorskie tak dobrze, że chciałaś pisać z nich pracę magisterską. I mówiłaś to właśnie w 2019 roku. A w 2021, gdy zostałaś przyłapana, to nagle twierdzisz, że nie wiedziałaś, że nie można kraść cudzej pracy. Nie byłam najlepsza na roku, żeby wiedzieć wszystko i nie wiem. Przestań rżnąć głupa i ratować się niewiedzą, bo wychodzi po prostu żałośnie. Ja studiuję prawo, jestem na czwartym roku prawa i prawo mnie bardzo interesuje. Bardziej po prostu myślałam, że jest to dozwolone. Droga Weroniko, twierdzisz, że nie wiedziałaś i myślałaś, że ukradzione logo możesz używać legalnie. Tak szczerze, ten film ma kurwa 15 minut, a ja po 3 minutach, gdybym Weroniki nie znał, to po tym filmie uznałbym, że jest turbo głupia, nie? Naprawdę, chłop co ją poniża, to pytań nie mam. I to nie poniża, używając brzydkich stwierdzeń, tylko pokazując fakty. Nagrania, które sama wypuściła w internet. To powiedz mi, dlaczego w 2019 roku zaniosłaś omawiany rysunek do grafika, do Mateusza G. i zleciłaś mu, by przerobił go tak, by nikt się już nie przyjebał. A następnie zarejestrowałaś je i zaczęłaś używać jako logo swojej marki. Pod koniec 2019 dogadywałaś współpracę z marką kosmetyczną. Pierwszy wzór opakowania zawierał stare logo. Można je znaleźć w materiałach archiwalnych z Allegro czy sklepu Hebe. Zostałaś poinformowana wtedy, że musisz mieć do loga licencję, dlatego je zmieniłaś i później na pudełkach widniało już nowe. Już w 2019 wiedziałaś, że łamiesz prawo. Mimo wszystko używałaś go do 2021. Nawet wtedy nie wiedziałam, że tak trzeba zrobić. Przecież nawet wujek Luki cię pogrąża i twierdzi, że gdy dowiedział się, jakiego logo używasz, to przecież sam zwracał wam uwagę, że musicie to logo wykupić. Pamiętam, że kiedy dowiedziałem się o tym logo, to jakby zgłosiłem tą sprawę do Krzysia i on zgłosił ją do ciebie. Pytanie jest, dlaczego wtedy ta licencja została wykupiona? Ale... Bardziej pytanie powinien zadać w ten sposób. Pytanie brzmi, dlaczego jesteś tak głupia i to lałaś?
Ty i tak olałaś sprawę. Nie poczuwałaś się do odpowiedzialności i dalej używałaś loga przez łącznie 2 lata. Źle się zorientowałam, a tak naprawdę w ogóle się nie zorientowałam w tym temacie. Ten twój argument, że nie wiedziałaś, został sprytnie odbity przez Łukasza. Pytanie jest, dlaczego wtedy ta licencja została wykupiona? Za bardzo nie czułam jeszcze wtedy odpowiedzialności. Wyjaśniają ci już nawet członkowie ekipy. Ja w tamtym momencie nawet nie zdawałam sobie sprawy, kto tak naprawdę jest artystą tego i autorem tego loga. Widzisz, Weronika, i tu mamy kolejne kłamstwo. Nie jesteś taka sprytna, jak ci się wydaje. Już w pierwszym materiale przewidziałem, jakich argumentów będziesz używała do obrony. Nie zdawałam sobie sprawy, kto tak naprawdę jest artystą, że sprawdza Edwarda Karla. Również to sprawdziłem. Weronika od dawna, jeszcze od czasów, zanim była sławna, zapisuje inspiracje albo to, co by chciała sobie podkraść na swoim prywatnym Pinterestie. I właśnie tam zapisała sobie również omawianą grafikę. W opisie tego rysunku dokładnie widnieje, kto jest jego autorem. Dlatego gdyby Weronika chciała, to by licencję kupiła. Nie można powiedzieć, że nie wiedziała. Several days later. Ja w tamtym momencie nawet nie zdawałam sobie sprawy, kto tak naprawdę jest artystą tego i autorem tego loga. Może do argumentu, że nie wiedziałaś, że nie można kraść, dorzucić jeszcze argument, że przecież 2 lata temu jeszcze nie umiałaś czytać. Ja domniemałam, że autorem tego jest tamten artysta, który tak naprawdę był przedstawiony w jednym artykule francuskim, ale to nie było nigdzie potwierdzone. Nie było nigdzie potwierdzone? A gdzie do cholery miałoby być to potwierdzone? W jaki sposób? U Minimajka? Jak twoja wypłata? Zapisałaś grafikę z artykułu, który opisywał twórczość tego artysty. Prócz Sowy były dołączone inne prace. Jeśli mierzysz innych swoją miarą i uważasz, że w internecie każdy wypisuje i gada bzdury, to mogłaś sprawdzić Instagram lub oficjalną stronę artysty podanego w opisie zdjęcia. Ty jednak totalnie olałaś temat, bo tak ci było po prostu wygodniej. Ale to nie było nigdzie potwierdzone. I w tamtym momencie powiem szczerze, że od razu odsunęłam się od tematu, stwierdziłam, że nie używam tej słówki u mnie w filmach. Weronika twierdzi, że w pewnym momencie, po tym jak Łukasz zwrócił jej uwagę, to zrozumiała swoje błędy i od razu przestała używać loga. Przypominam, że logo swojej marki stworzyła w 2019 roku, a kradzionego loga używała jeszcze w 2021. To oczywiście zbieg niefortunnych zdarzeń, że logo wycofała akurat po wybuchu innej dramy o podpierdalanie kontentu z internetu. Spokój! Jest to po prostu zbieg niefartownych zdarzeń. Myślę, Weronika, że nie wycofałaś loga, bo cię sumienie ruszyło. Zrobiłaś to, bo zaczęło ci się dupsko palić i bałaś się, że jakiś dziad z internetu to wychwyci. I się kurwa nie myliłaś. Dalej Weronika twierdzi, że gdy już zdała sobie sprawę, jakie błędy popełniła, to niezwłocznie postanowiła to naprawić. W momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, jakie błędy popełniłam, od razu napisałam do artysty. W materiale ekipy nie pojawiły się jednak żadne dowody i screeny. Widzowie zaczęli wypytywać się o nie w komentarzach i Weronika przyparta do muru pokazała dowody na swoim Instagramie. Teraz tutaj wstawiam wam screeny. Dodatkowo już jakiś czas temu napisałam do artysty. Okazało się, że Weronika napisała do autora grafiki dopiero dzień po moim filmie. Już jakiś czas temu napisałam. Loga przestała... A ja już to dawno wychwyciłem, jak rozmawialiśmy na temat tego, że screeny nie zostały umieszczone. To poszła tam piękna manipulacja znowu ze strony Weroniki. Ale wiecie, no generalnie gdyby tylko jej odbiorcy to oglądali, czyli przeciętna ilość lat na karku to jakieś 13, to nikt by nie wychwycił. I jest na tyle sprytna, że wstawiła screeny jeszcze, które są mało widoczne. Wydaje mi się, że w ogóle, żeby zobaczyć datę, to trzeba byłoby na telefonie to przybliżyć palcami. A komu się kurwa chce? Widzi, że jest screen, faktycznie. Legit, legit. Napisała do autora grafiki dopiero dzień po moim filmie. Już jakiś czas temu napisałam. Loga przestałaś używać w styczniu, a więc wtedy już na 100% wiedziałaś, że zrobiłaś źle. Ja już wtedy wiedziałem o całej sprawie i czekałem. Dawałem ci nawet wskazówki w wywiadach kilka miesięcy temu. Ale ty dalej beton i liczyłaś, że nikt się nie dowie. Jeszcze coś skopiowała i to tak totalnie jeden do jednego. Ona pewnie wie, o czym mówię. W momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, jakie błędy popełniłam, od razu napisałam do artysty. Przestań pierdolić. Napisałaś do niego dzień po moim filmie, bo ci się dupsko zaczęło palić, a nie dlatego, że cię sumienie ruszyło. Co ciekawe, nawet w rozmowie z autorem... Ej, ale wydaje mi się, że w tym filmie Wardęga jest wyjątkowo wkurwiony. Bo Wardęga zawsze raczej tak delikatnie, spokojnie wszystko mówi. A tu jest taka, wiecie, taka potężna tonacja głosu i jeszcze nawet przekleństwa idą. No, myślę, że tutaj szaman naprawdę nie lubi wersów. Naprawdę szaman jej nie lubi, nie? Weronika rżnie głupa i mimo, że już wszyscy wiedzą, kto stworzył logo, to Weronika niby go podpytuje, czy to na pewno jego grafika. Wiecie, jak gość się wkurzy, to Wersow powie: ale wiesz, koleżko, gdybym wiedziała, że to twoja grafika, to od razu bym zapłaciła. Ale nie miałam pewności.
ale to nie było nigdzie potwierdzone. Oczywiście festiwal kłamstw trwa dalej. W materiale ekipy Weronika mówi, że przeprosiła artystę za to, że przez 2 lata używała jego loga. Od razu napisałam do artysty przeprosinami tak naprawdę zasłużonymi za to, że przez 2 lata używałam jego grafiki, zaznaczyłam w tej wiadomości. Jednak ze screenów wiadomości wynika zupełnie co innego. Nie napisała mu, że używała jego loga przez 2 lata, a tylko, że użyła go 2 lata temu. Sugerując, jakby to był jakiś wypadek przy pracy, jakaś jednorazowa wpadka. A prawda jest taka, że Weronika używała go w około 250 materiałach wideo, a po przerobieniu logotypu, by było legitnie, zbudowała wokół niego swoją markę. 2 lata używałam jego grafiki, zaznaczyłam w tej wiadomości. Ty, dziewczyno, nawet teraz nie potrafisz wziąć odpowiedzialności. Dalej Weronika... Dobra, albo ona nie potrafi języka angielskiego, albo naprawdę ktoś od PR-u kazał w ten sposób skłamać. Być może właśnie dlatego, że bała się, ja nie wiem, jakie są konsekwencje prawne, ale być może bała się, żeby ten artysta się dowiedział, że jego grafika była tak długo używana w tylu materiałach, to finalnie domagałby się jakiegoś odszkodowania. Zwłaszcza, że Wardęga wcześniej wspomniał o tym, że na jakiejś marce to logo było zamieszczone. Nie wiem, czy widniało tylko na stronie, czy był to produkt dopuszczony do sprzedaży, no ale mimo wszystko, kurczę... No, idzie się zirytować. Ale widzicie, ja pamiętam, i żeby nie było, że jestem hejterem. Jak Mini Mike poznał dziewczynę, słowa złego nie powiedziałem na jej temat, dlatego że nie miałem do tego podstaw. Nie wydawało mi się jakby po jej zachowaniu, że mogłaby być, nie wiem, jakaś nie w porządku. Nie chciałem jej negatywnie oceniać. Poza tym, no wiecie, to jest takie słabe, bo niektórzy wychodzą z założenia, że osoba nisko rosła nie może kurwa dziewczyny poznać. Jest to krzywdzące. Jakby dajcie ludziom żyć. Ale jak ja zacząłem na pierwszym filmie Wersow, od razu powiedziałem, że jest to laska, która leci na pieniądze i która nie ma żadnych kurwa skrupułów, zrobi wszystko, żeby osiągnąć sukces. Byłem hejcony na streamach. Ludzie pisali, że zazdroszczę, że to prawdziwa miłość, że jestem zjebany. Macie kurwa, macie po latach. Ja mam nosa do ludzi, serio, ja mam nosa do ludzi. Nie tylko do kokainy, do ludzi też mam. Monika stosuje już klasyczną manipulację i tak gra emocjami, że mi się autentycznie zrobiło jej szkoda. I co, odpisał? No nie odpisał, nie odniósł się w ogóle do tej wiadomości też i nie wyświetlił. I w tamtym momencie też zaczęłam się troszeczkę martwić, bo nie mam żadnej odpowiedzi od niego i tak naprawdę nie wiem, co mam dalej z tym zrobić. Ojej, dziewczynko złotowłosa. Martwisz się, bo ci artysta nie odpisał po jednym dniu? Może artysta niedługo odpisze, a może się okaże, że jakiś leśny dziad wykupił ekskluzywną licencję na terytorium Polski i się trochę spóźniłaś. Któż to wie, prawa rynku bywają bezlitosne, ale Wataha trzyma za ciebie kciuki. W pewnym momencie każdy myślał, że jesteśmy już na intelektualnym dnie, ale Weronika zaskoczyła raz jeszcze. W pewnym momencie znajomy podesłał mi stronę i na tej stronie znalazła się właśnie ta sowa, która była tam umieszczona w odbiciu lustrzanym. Na tej stronie widnieje inny artysta. W momencie, kiedy... Ja pierdolę. Kurwa, jak już tyle kłamiesz, to lepiej było palić Jana, że nie widziałaś, że jest odbicie lustrzane. No kretynka. Zobaczyłam, że na tej stronie istnieje możliwość wykupienia licencji. Od razu tą licencję wykupiłam. Czyli tak, nie wykupiłaś licencji, bo nie miałaś nigdzie potwierdzenia, że francuski artysta jest autorem loga. Mimo, że miałaś artykuł, podpis pod zdjęciem, jego pracę, nie jesteś przekonana, że to on nawet teraz, mimo, że widziałaś moją rozmowę z nim i wciąż go dopytujesz, czy to na pewno jego praca. Ale znalazłaś na aglomeracie grafik jego skopiowany rysunek, wystawiony przez randomową osobę i na dodatek odwrócony, by zmylić weryfikację i to już w chuj dla ciebie jest legitne. Od razu wykupiłaś licencję. Kurwa, dziewczyno. Dobra, a co w momencie, kiedy, wiesz, kiedy okaże się, że na przykład ta firma, od której kupiłaś licencję, nie ma prawa do tej słówki? No właśnie, tak naprawdę ma. A few moments later. Już nagle nie ma tej słówki. Co się stanęło? Z czego to wynika? Czy może autorka, która tam opublikowała tą słówkę, po prostu nie miała do tego praw? Nie wiem. Co najlepsze, Wersow w swojej sprytnej główce ze swoimi sprytnymi menadżerami po zakupieniu lewej licencji myślą, że mają legitną wersję, bo w regulaminie znaleźli zapis, że grafikę można dowolnie edytować. A co więcej, po wykupieniu takiego obrazu, osoba, która ją wykupiła, może ją dowolnie modyfikować. Ale wiesz co, Weronika? Może zatrudnij kogoś kompetentnego. Ta lewa licencja rozszerzona, którą wykupiłaś, nawet gdyby jakimś cudem okazała się legitna, to i tak nie daje ci praw do używania grafiki jako loga. Żeby zdobyć taką licencję, musiałabyś dostać licencję niestandardową, ale jej już nie dostaniesz, bo magicznie osoba, która sprzedała Wersow licencję, po transakcji zniknęła z internetu. A Weronika dalej nie ma pojęcia, o co chodzi. Z czego to wynika? Czy może autorka, która tam opublikowała tą słówkę, po prostu nie miała do tego praw?
magic. Nie wiem. No, że jesteś strasznie inteligentną dziewczyną, jednak na maksa, chyba wydaje mi się, że najbardziej inteligentną dziewczyną. Nawet po jej wyrazie twarzy, ona taka uśmiechnięta, siedzi, patrzy i myśli, co on pierdoli, kurwa, co on pierdoli. No, jak ją poznałem. Co w momencie, kiedy, wiesz, kiedy okaże się, że na przykład ta firma, która, od której kupiłaś licencję... Ale pomyślcie sobie, jak to o tej Kindze musi świadczyć. Nie ma prawa do tej słówki. No właśnie, tak naprawdę ma. Może się okazać, że nie ma. Tak naprawdę to jest strona naprawdę ogólnodostępna. Ma prawa, ale może się okazać, że nie ma. Zajebiste procesy myślowe, Weronika. Przeczysz sama sobie w jednym zdaniu. No właśnie, ale jak to jest z tą stroną? Czy treści tam mogą przesyłać tylko zweryfikowani przez mini Majka artyści? Spójrzcie, zakładam konto w minutę. Kradnę z internetu jakieś zdjęcie. Podpisuję jako stary dziad w okularach. Mija kilka godzin i voilà! Podpisał Roko jako stary dziad w okularach, nie no, co jest? Mogę sprzedawać zdjęcie Roka, mimo że ani nie mam do niego praw autorskich, ani nie mam praw do wizerunku Remigiusza. Co więcej, Weronika wpadła na genialny pomysł, że skoro prawilny autor grafiki jej nie odpisał przez ponad dzień, to ona wykupi licencję wstecz na 2 lata u typa, co też tak jak ona ją ukradł, i to według niej chyba już by załatwiło sprawę. Uzyskać tą licencję wstecz, żeby okay. Tej autorce tak naprawdę, która widnieje tam na tej stronie, móc jakby też to zrekompensować i dalej czekamy na odpowiedź. Złodziej kupuje od złodzieja. Żeby się zabezpieczyć. Jeśli jej się to uda, to będzie w pewien sposób kryta, bo zawsze będzie mogła zwalić winę na serwis, który nie zbadał, czy logo nie łamie praw autorskich. Szachmat, cwaniaro. Ciężko mi się zdecydować, czy Weronika jest taka specyficznie inteligentna, czy może dobrze wie, co robi i rozumie, jak manipulować swoją grupą docelową. Z dziewczyny, która mówiła w miarę normalnie, stała się słodką blondynką, która w prawie każdym zdaniu używa zdrobnień, tak jakby mówiła do małego dziecka. I Weronika na tym finansowo wychodzi zajebiście. Może sztucznie, ale dzieciaki potrzebują internetowej lalki Barbie. Miesiące mijają, pojawiają się kolejne dramy, a Weronika dalej używa tych samych wymówek. Raz na każdym razem niczym dodam zdjęcia, niczym dodam jakikolwiek komentarz, przemyślę go milion razy, niczym go dodam. Several months later. Będę po prostu sprawdzać 10 razy, 12 razy. Myślę, że drugi raz się internet nie nabierze. Najgorsze jest to, że wiele młodych osób widzi w Weronice wzór do naśladowania. Bronią jej nawet teraz i słuchają swojej idolki, że to nie ten, co kradnie, jest zły, to ten, co tego złodzieja łapie za rękę, jest winny. Wy co uważacie na przykład o Wardendze? Uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła być taką osobą. Weronika uczy młode pokolenie, że w internecie można kopiować i kraść, co się chce. Czy to pomysły, czy to zdjęcia, czy to grafiki. Mam wrażenie, że ostatnio pękła pewna bańka ochronna ekipy. Jeszcze nie tak dawno, podczas gdy jedni byli atakowani miesiącami, bo ich kolega coś powiedział, to innym uchodziło na sucho. Zaczynam się pakować, bo jutro gdzieś jedziemy. Wyglądam jak dam z Etiopii, wiem o tym. Marcin, gdyby za takie foto. Coś kiedyś witery, ale ona spierdala wszystko. Od kilku lat. Teraz jeszcze szybka drama, znowu jakaś z Afryki. Okej, lecimy dalej, nie? Patrz, kogo to nazwę, to znowu łód. Gdy o jednych nagrywano materiały, inni chyba śmigali na Uta na widce. A może to nie o bańkę chodziło? Aha, to, że pokasowałaś wszystko z Pinteresta, te swoje foldery, które prowadziłaś kilka lat, ty serio myślisz, że ja przez pół roku sobie ich nie przejrzałem i nie zapisałem? Ty wiesz, co jeszcze ukradłaś i ja też wiem. Wszystko, co zrobiłam, to było do... O kurwa! Ej, dobra, tym końcem to rozpierdol... Co? Mimo wszystko zapraszam Weronika do psiakobusa. Jeśli chcesz zdobyć licencję, to mogę się okazać bardzo pomocny. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw... Ja pierdolę! Dobra, rozjebał, ale ją pod murem postawił! O kurwa! O kurwa! O kur... Ja go subskrybuję. Zaimponował mi, naprawdę mi zaimponował. Widać, że on tą sprawę tak bardzo personalnie potraktował, co nie dziwne, bo wiecie, osoba, która manipuluje, kłamie od lat w internecie, jest ciągle gdzieś tam przełapywana i tak naprawdę... nadal gra w te same gierki, no to może być to irytujące, może być to irytujące, może być to męczące, ale ja postaram się, bo ja zawsze staram się być obiektywny i no chcę też kogoś wybronić, tak? Wymieńmy negatywne cechy Weroniki. Jest kłamliwa. Jest bezczelna. Jest na pewno bardzo pazerna. Ma wyjebanego. No pasuje do takiego żartu o blondynce, tak, żeby tu brzydko nie powiedzieć.
Ale żeby nie było, że ma same wady. Powiedzmy o zaletach. Bo tak ci było podanego. Ale lałaś temat, bo tak ci było po prostu wygodniej. Ale ma naprawdę dojebane dojce.